Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest firma Flying Atom Gold, prowadząca sprzedaż złota oraz srebra inwestycyjnego w postaci sztabek i monet od uznanych światowych producentów. Najpopularniejsze monety i sztabki można nabyć od ręki w jednym z 20 oddziałów, które znajdziecie na terenie całego kraju lub przez stronę internetową. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam garść informacji na temat mostu nad Dunajcem we wsi Ostrów na zachód od Tarnowa. Niedawno został oddany do ruchu nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 973. Trasa połączyła węzeł autostrady A4 Tarnów-Mościce we wsi Wierzchosławice ze strefą aktywności gospodarczej w Tarnowie oraz zakładami grupy Azoty. W ciągu tego odcinka został wybudowany niesamowity most nad rzeką Dunajec. Obiekt nie dość, że jest bardzo wysoki, to dodatkowo jest wykonany w łuku poziomym. Most ma długość 815 metrów oraz posiada najdłuższe w Polsce przęsło wykonane w technologii betonowania nawisowego długości 185 metrów. Do tej pory najdłuższe przęsło wykonane w tej technologii miał most w Grudziądzu w ciągu autostrady A1 180 metrów. Szerokość obiektu jest zmienna i wynosi od 13,9 do 14,4 metra, natomiast szerokość jezdni to 8,3 metra. Z boku znajduje się także ciąg pieszo-rowerowy oraz pobocze techniczne. Wysokość obiektu nad Dunajcem wynosi około 15,5 metra, natomiast najwyższy punkt nad terenem wynosi 17,5 metra przy podporze P6 na prawym brzegu. Na wysokość mostu miały wpływ konieczność zachowania skrajni nad bocznicą zakładów produkcyjnych, konieczność zachowania skrajni nad wałami przeciwpowodziowymi oraz rodzaj konstrukcji i umiejscowienie łożysk przy podporze P10. Jest to podpora brzegowa, powyżej 100-letniego poziomu wody. Przebieg łącznika został zaprojektowany i wykonany w łuku poziomym z uwagi na lokalizację rond zarówno po prawej i również lewej stronie inwestycji, bliskość zakładu produkcyjnego, lokalizację studni ujęcia wody dla Tarnowa oraz geometrię koryta rzeki Dunajec, a także minimalizację wpływu na obszar Natura 2000. Inwestycję zrealizowano w systemie Zaprojektuj i Buduj. Okres projektowy trwał od października 2019 roku do września 2021 roku. Plan budowy został przekazany wykonawcy we wrześniu 2021 roku. Natomiast roboty zakończono w listopadzie 2023 roku. 12 przęseł mostu zaprojektowano jako układ trzech belek ciągłych, a ich rozpiętości dostosowano do przeszkód terenowych. Most został posadowiony na palach prefabrykowanych, zwieńczonych masywnymi ławami żelbetowymi, a przy budowie wykorzystano technologię betonowania nawisowego. Konstrukcję części nadwieszonej nad nurtem rzeki wykonano metodą wspornikową, nawisową, sterując podpór na przeciwległych brzegach rzeki i stopniowo wykonując poszczególne segmenty. Przęsło nurtowe podzielono na 36 segmenty o długości 4 do 5 metrów każdy. Roboty prowadzono jednocześnie na czterech wózkach nawisowych. Przy pomocy urządzeń hydraulicznych wózki przejeżdżały na nowo wykonany segment i były ustawiane w pozycji do betonowania. A jak wyglądają plany drogowe w okolicy Tarnowa? Przez lata planowano wybudować wschodnią obwodnicę Tarnowa od węzła Tarnów Północ do węzła znajdującego się przy ulicy Lwowskiej. Droga Krajowa 73 to trasa, która zaczyna się w Kielcach i przez Chmielnik, Busko-Zdrój, Dąbrowę Tarnowską, Tarnów i Pilzno dochodzi do Jasła, więc łączy trzy województwa – świętokrzyskie, małopolskie i podkarpackie. Projektowanie przebiegu nie odbyło się bez przeszkód. W sprawie przebiegu trasy przez wiele lat protestowali mieszkańcy Tarnowa oraz Woli Rzędzińskiej. Ostatecznie wszystkie formalności dotyczące przebiegu doprowadzono do finału, a inwestycja znalazła się w rządowym programie budowy 100 obwodnic. To jednak do realizacji nie doszło. Generalna dyrekcja chciała, żeby Tarnów jako miasto na prawach powiatu pokryło ponad połowę kosztów trasy, ponieważ 56% jej długości zaplanowano w granicach administracyjnych miasta. Tarnowa jednak nie stać na szacowane kilkaset milionów złotych, więc włodarze miasta liczyli, że drogę w całości sfinansuje państwo. Ponieważ prezydent Tarnowa nie zadeklarował włączenia się u miasta w finansowanie budowy, projekt nie będzie realizowany.
W zeszłym roku podpisano kontrakt na zaprojektowanie zupełnie nowej drogi w ciągu DK73. Trasa ma połączyć autostradę A4 poprzez nowy węzeł koło wsi Nowe Żukowice do wybudowanego już węzła w mieście Pilzno. Łącząca 15 km trasa będzie miała klasę GP, czyli droga główna ruchu przyspieszonego. W ramach studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego będzie wykonana analiza i prognoza ruchu. Na jej podstawie zapadnie decyzja o przekroju trasy, jedno- lub dwujezdniowy. Projektanci zaproponują kilka wariantów przebiegu drogi, które zostaną przedstawione lokalnej społeczności i samorządom. Dla jednego z nich, który będzie najbardziej optymalny pod względem środowiskowym, społecznym, ekonomicznym i technicznym, Generalna Dyrekcja wystąpi o wydanie decyzji środowiskowej. Trasa powstanie w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Czy jednak taki łącznik w takim miejscu jest potrzebny? W mojej opinii dużo lepszym pomysłem byłaby jednak droga bliżej Tarnowa, który jest największym miastem w okolicy. Taki łącznik, trochę znikąd donikąd, w żaden sposób nie rozwiązuje problemów transportowych największego miasta w regionie, ponieważ jego przebieg jest zbyt daleko od Tarnowa. Jeśli taki łącznik by powstał, to od węzła Tarnów centrum do Pilzna w najlepszym wypadku droga będzie krótsza o jedynie 2-3 minuty w stosunku do wariantu z obwodnicą Tarnowa. Natomiast jeśli ktoś do Pilzna jechałby od strony Rzeszowa, to nadal bardziej opłacalny czasowo będzie zjazd na węźle w Dębicy, skąd do Pilzna będzie prawie dwa razy bliżej niż jadąc przez nowy węzeł. Po wybudowaniu nowa droga raczej nie przejmie ruchu lokalnego Tarnów-Pilzno, który pozostanie na DK94 ze względu na strukturę Tarnowa. W planach było kiedyś połączenie ronda przy Nowym Moście po wschodniej stronie Dunajca z węzłem przy DK94. Łącznik miałby długość około 3,5 km i pozwoliłby sprawnie dojechać z A4 w stronę DK94 i drogi wojewódzkiej 977 w stronę Tuchowa. W planie zagospodarowania przestrzennego pozostawiona jest cały czas rezerwa terenowa. Jednak obecnie szanse na powstanie takiej drogi są bardzo małe. Z powodu przeciągającego się procesu ustalania lokalizacji pierwszej części łącznika, czyli mostu na Dunajcu, wielokrotnej zmiany inwestorów i wybrania wariantu minimalnego ze względu na brak funduszy, plany można by rzec, że zostały porzucone. Zdjęcia mostu z góry oraz część informacji otrzymałem z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, za co serdecznie dziękuję. Pozdrawiam, Radek.